Kolejną kwadratową publikację, którą chciałbym Wam pokazać, taką stricte już kwadratową, w sensie w centymetrach, dokładnie rzecz biorąc, tak dla przypomnienia, 14 na 14 centymetrów, jest taka publikacja, którą ja wykonałem chyba, jak dobrze pamiętam, albo jeszcze na studiach w szkole filmowej, albo jakoś tuż po. Tu chciałem też opowiedzieć o pewnym jakby koncepcie, który był z założenia do wystawy, której ten katalog towarzyszył, i później o pewnych poszukiwaniach formalnych, które miały za zadanie sprawić, aby ten katalog nie tylko pokazywał, kto wziął udział w wystawie, dlaczego, w sensie dlaczego to nigdy nie wiemy, ale kto wziął udział w wystawie, prawda, jakie miał pracę, czyli nie tylko jakby zdokumentować czy zilustrować, ale też w pewien sposób przenieść ideę czy atmosferę tego, co zaplanowała tutaj Magdalena Franczuk, która była odpowiedzialna za całość, czyli za dobór artystów. Magdalena wtedy była studentką. Teraz zajmuje się też reżyserią, jest już absolwentką szkoły filmowej i studiuje też tutaj w Warszawie dalej reżyserię. I trochę to też myślę, że tutaj widać będzie. I teraz książka ma tytuł Prima Materia i jest zaprojektowana dwustronnie, prawda? Czyli jest prima materia biała i jest prima materia czarna. Jest to taki koncept, który tutaj odnosi się do pewnych zagadnień alchemicznych, o właśnie takiej pierwotnej materii, która gdzieś jest rozpostarta pomiędzy czernią i bielą. I autorka czy kuratorka, można tak szumnie myślę powiedzieć, bo rzeczywiście zajmowała się tutaj całą wystawą jako całością, zaprosiła różnych artystów, zrobiła tak zwany open call, prawda, i zapraszała do części czarnej i do części białej, czyli niejako dobierała sobie do pewnej koncepcji odpowiednich młodych artystów ze szkoły filmowej, często jej kolegów, koleżanek, pracę, które być może już znała, ale w takiej trochę arbitralnej roli. I to, co jest ciekawe gdzieś tutaj, to jest to, że te rzeczy się ze sobą łączą. No i oczywiście do połowy jest część czarna i od połowy jest część biała, czyli musimy sobie książkę obrócić. Sami możemy zdecydować, z której strony chcemy ją oglądać. Zacznijmy może od strony białej. To, co jest ważne, że książka też jest w trzech językach, po polsku, po angielsku i po niemiecku, dlatego że była pokazywana, ta wystawa była w Berlinie. Stąd są takie wyróżnienia tekstów z odpowiednim kolorem, który tak zwanym podświetleniem, backlightem, który sugeruje, z którym językiem mamy do czynienia, po to, prawda, że jeżeli interesuje mnie wersja anglojęzyczna, to szukam jej zawsze na tle czarnym. I tak mamy na początku spis autorów i mamy fotografię. I pokazuję Wam to nie dlatego, że to jest jakby jedna z pierwszych książek, którą, nie wiem, lubię i uważam, że udało mi się jakoś tam ciekawie zaprojektować przy współpracy właśnie tutaj z artystami i jakby z kuratorką, ale też z takiego może banalnego powodu, że zdjęcia są w różnym formacie i w różnych proporcjach. I troszkę trzeba było wymyśleć pewną zasadę, aby wszystkie razem wyglądały spójnie, prawda? Ale też, żeby żadna z prac, czy żaden autor czy autorka nie była w jakiś tam sposób, prawda, nie wiem, pokrzywdzona i żeby to było jakoś tak demokratycznie, ale mimo wszystko we wspólnej estetyce i z pełną jakby, z pełnym oddaniem każdego z cykli. I możemy właśnie sobie popatrzeć na jakby różne pomysły, które tutaj zastosowałem. I myślę, że to, co pierwsze się narzuca i jakoś tak jest czymś niestandardowym, to jest to, że dodałem takie czarne pionowe belki. One się powtarzają od początku do końca książki i są troszkę takim czarnym paskiem energii, który wzrasta wraz z przechodzeniem z części białej do czarnej, co też dość ciekawie wygląda tutaj w grzbiecie. Czyli jest ten podział, ale on jest taki przechodzący, moglibyśmy powiedzieć gradientowy. I ten zabieg dał mi tą możliwość, że mimo tego, że mam książkę kwadratową, to ją zobaczcie, że w pewnym sensie projektuję w prostokącie.
dlatego że optycznie zostaje wyłączony ten pasek jakby z kompozycji i polem, w który ustawiam zdjęcia, jest tak naprawdę prostokąt. Czyli zrobiłem taki pewien zabieg, że przełamałem symetrię kwadratu. Nie? Symetria jest ciekawą kompozycją, natomiast poprzez swoją statykę bywa nudna. I jeżeli oglądamy bardzo dużo rzeczy, które są centralnie ułożone, prawda, w kwadracie, który jest w pewnym sensie taką totalną figurą, to jeżeli to jest na przykład taki jeden znak, to odczuwamy tutaj przestrzeń, jest w tym oddech, jest w tym jakaś, nie wiem, w cudzysłowie może majestatyczność, dobrze to siedzi, mówiąc tak kolokwialnie, prawda? Ale gdybym wszystkie te zdjęcia umieszczał centralnie, mam tu taki przykład, jak to mogłoby wyglądać, to uwierzcie mi, że mniej ciekawiej by się to oglądało. Sprawdziłem to, więc jakby wiem, co mówię. No i teraz miałem takie zadanie, żeby na przykład połączyć ze sobą pionowe zdjęcie z rysunkiem, prawda? I znaleźć taki sposób, żeby te rzeczy ze sobą korespondowały. Gdzieś jest tak, że są pewne zasady, które stosuję i powielam, ale są sytuacje, gdzie muszę z tych zasad zrezygnować. I to jest na przykład dobry przykład. Nie? Pierwsze zdjęcie Justyny Chrobot jest w pionie na spad w tej dystrybucji wertykalnej, nie? Ale następne, pokazane w ten sposób, już trochę by przytłaczało ten rysunek, dlatego je zmniejszyłem. Nie? Tu mamy ze sobą kwadrat i poziomy prostokąt. I też, jak może zauważyliście wcześniej, zazwyczaj prostokąty poziome, czyli poziomy, jeżeli chcę, żeby wybrzmiało zdjęcie, to zazwyczaj daję je jakby do tej krawędzi, czyli to jest mój margines, i do wewnątrz na spad, tak żeby jakby zdjęcie poziomie było jak największe, jak największe na tym układzie tego 14x14. Tutaj z tego zrezygnowałem, bo chciałem dać jakby oddech między tymi dwoma zdjęciami, tym kwadratem i poziomem. Tu są dwa kwadraty. Też zwróćcie uwagę, że one nie są na samym środku, tylko są pewne przesunięcia, które też wynikają z pewnych optycznych zależności, które dzieją się na powierzchni. Myślę, że będzie to jeszcze wytłumaczone za pomocą tutaj narzędzia w programie graficznym, ale to jest ta sytuacja, o której mówiłem, nie? Że poziome zdjęcie wchodzi w grzbiet książki, jest największe w tym układzie. I też jest taki efekt, że on jakby tak wypływa. Nie trzeba też zwrócić uwagę, że to jest taka książka klejona, czyli mniej więcej ta technologia, którą spotykamy w Artibo. Jest to też ciekawa opcja, prawda, żeby do niektórych zdjęć, do niektórych projektów jest to może dobry zabieg, żeby to zdjęcie jakby wypływało. Nie każde zdjęcie się do tego, że tak powiem, nadaje, no bo jeżeli mamy tutaj na krawędzi jakiś bardzo ważny element kompozycyjny, no to i nie chcemy go stracić, no to ten zabieg tutaj się nie sprawdzi, nie? Pewnie wtedy użyjemy marginesu czy ramki. No i tak sobie powiedzmy jeszcze zobaczmy kawałek tutaj tej książki. Tu mamy Tomasza Wysockiego, wczesne jego prace. I może przejdźmy sobie kawałek dalej i zobaczycie Państwo, że mimo tego, że mamy różne formaty, różne rodzaje zdjęć, to jakoś gdzieś to się łączy kompozycyjnie. Ja przynajmniej na dzień dzisiejszy nic bym tutaj jakby nie zmieniał. Może bym trochę tutaj pozmieniał w tekstach, może w jakichś takich globalnych kwestiach introligatorskich, ale jeżeli chodzi o jakby grid i kompozycję, to jestem, mogę powiedzieć, zadowolony. I teraz jakby czarna część ma jakby podobną filozofię, są inni autorzy, inne zdjęcia, ale myślę, że schemat jest podobny i tam, gdzie schemat przeszkadza w odbiorze zdjęć, wtedy ja z niego rezygnuję i szukam czegoś alternatywnego, ale bliskiego temu, co wcześniej już działa jako zasada. Czyli też jakby dochodzimy do takiego momentu, gdzie ważne jest to, żeby myśleć o tym, jaką proporcję wkładamy w jaką, czyli w tym przypadku na przykład prostokąt w kwadrat, ale też myśleć o przestrzeni, która jest tak zwanym światłem, czyli
tym obszarem, który nie jest zdjęciem i czy ten obszar, w tym przypadku pusty, jakby pomaga to zdjęcie odczytać, wybrzmieć mu, czy przeszkadza, czy może trzeba je delikatnie zmniejszyć, czy powiększyć. Czyli mimo wszystko jest badanie tego, jak działa na mnie dana kompozycja, jako na tutaj twórcę, i też sprawdzanie, jak to się ma w kontekście całości. I nie tyczy się to tylko katalogów, ale generalnie książki zazwyczaj są pewną całością, nawet jak mają rozdziały i zmienia się temat czy charakter, to mimo wszystko myślimy o tym jako o całości. I to, co jeszcze teraz sobie przypomniałem, że miałem też taki parametr, którym mogłem tutaj przesuwać, mianowicie nazwiska nie są zawsze alfabetycznie, dlatego też, że długość tego paska była zdeterminowana przez koncept, tak? Przypomnę, to miało się tak tutaj ładnie przechodzić. Więc parametr, który miałem, to jednak przesuwanie tych artystów i ich zdjęć, tak żeby też te kompozycje pasowały z tym takim elementem stałym. Nie? I z grubsza tyle. Mam nadzieję, że jest to ciekawa dla Was inspiracja.